Zobaczymy, dobre skoki. Dobre na pewno, ale czy rekordowe, myślę, że to już pytanie. Nie tak odległe jednak. Te 235 metrów dla mnie to jest taką magiczną granicą, poza którą naprawdę grozi tutaj zawodnikowi poważne niebezpieczeństwo. 234,5 metra, przypomnijmy, w treningu nie ustał Witthelcl. Udało się dzisiaj Toru Morenowi, a teraz Tommy Ingebrigtsen. 231 metrów z 12 bramki. Dzisiaj na treningu wyrównał rekord Hautamäkiego i teraz wysoko w powietrzu i daleko. Pewnie lądował, chociaż na dwie nogi, ale tu nie ma co ryzykować. Przy telemarkach widać wyraźnie, że narty uciekają zawodnikom. Inne obciążenie przy tym zeskoku. Tak, tylko dokładnie taki sam skok oddał Ingebrigtsen w serii próbnej. 231 metrów. I znowu to charakterystyczne płaskie prowadzenie nart. To się pojawiło tutaj w planicy, coś jakby w rodzaju nowego stylu prowadzenia pierwszej fazy. Tak skaczą w tej chwili tutaj w planicy Norwegowie i tak skacze Andreas Witthelcl i nieprzypadkowo oni oddają najdłuższe skoki. A zatem mamy pierwszą odległość w tym konkursie i rezultat znakomity. 231 metrów. Poprzednio zrobił to z dwóch najazdów wyżej, a więc miał wtedy prędkość większą o prawie 2 km. Mimo to skoczył.